Szanowni Państwo, w dzisiejszych czasach dzieci dojrzewają dużo szybciej. W wieku 6 lat idą do szkoły, a w wieku 8 zastanawiają się nad zakupem swojego pierwszego mieszkania. Wiersze takich artystów jak Tuwim, Brzechwa czy Konopnicka powoli przestają być aktualne. A czy zastanawiali się Państwo kiedyś, co by było, gdyby ci autorzy tworzyli w dzisiejszych czasach? O jakich problemach opowiadaliby w swoich wierszach? Zapraszam na scenę aktorów, aktorzy teatru dramatycznego. Nie. Nie, 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 ja, nie, 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 panie Prześniak. Przepraszam pana najmocniej, pana. Może pan. To jest, nie. Bardzo przepraszam, wkradł się tutaj taki mały chochlik. No raczej. To są po prostu dramatyczni aktorzy. A państwa zapraszam na spektakl Nowoczesne wiersze. Dyzio marzyciel. Położył się Dyzio na łące. Przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że to boczki płynące nie są z waniliowego karamu. A te różowe, że to nie lody malinowe. I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Podszedł do niego Jasio Pierdoła. Dyziu, wystarczy już tego zioła. Kochane dzieci, to zawsze się zdarza. Po trawie musi przyjść gastrofaza. Tańcowały dwa Michały. Tańcowały dwa Michały. Tańcowały, bo pedały. Samochwała. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Jestem mądra. Jestem zgrabna, wiotka słodka i powabna. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Za to, rzekła Zosia w nerwach, ja nie puszczam się w galeriach. Łżesz ty. No i co dalej? Możemy? Dalej? Ja się świetnie bawię. No. Przepraszam, kolego. Wiadomo, robota jak robota, no. Kobiej ekspresji. No, ale mnie też kolano boli. Przepraszam. Pstryk. Sterczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek. Elektryczek. Europa zniknie w mig, gdy pan Putin zrobi pstryk. Foka. Mole foce zjadły futro. W czym na spacer wyjdę jutro? Poszła foka do oposa. Jestem naga, jestem bosa. Opos wpuścił ją bez słowa, zwykł okazji nie marnować. Dziś po sądach foka krąży, naga, bosa, no i w ciąży. Żuk. Do Biedronki przyszedł żuk. W okieneczko. W okieneczko. Puch, puch, puch. Biedroneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Selera, bakłażan i bułkę tartą. No nareszcie w Biedronce zapłacę kartą. Rozrzutny wróbel. We wsi duże kałuże siedział sobie wróbel na murze i ćwierkał w niebo głosy. Jestem nagi, jestem bosy. Wnet podbiegła foka, bosa. Broń Boże, nie idź tak do oposa.
Katechizm polskiego dziecka. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W Anglii. Skakanka. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Żeby nóżki nie złamała, to by 3 lata na laparoskopową rekonstrukcję więzadeł krzyżowych na NFZ nie czekała. Kotek. Miał czy kotek? Miau. Coś ty, kotku, miał. Miałem ja miseczkę mleczka. Teraz pusta jest miseczka. A ja bym jeszcze chciał. Szczeka piesek. Nie, błagam. Coś piesku chciał. Miałem ja w miseczce koteczka. Teraz pusta jest miseczka. A ja bym jeszcze chciał. Chińczyk robi... Ciao. Coś Chińczyku chciał. Miałem ja w miseczce pieseczko. Teraz pusta jest miseczka. A ja bym jeszcze chciał. Ciao. Wow, 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 wow. Szanowni Państwo, ku naszemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że tylko jeden wiersz jest nadal aktualny. Zapraszam bardzo serdecznie na wiersz w oryginale Żółw. Żółw chciał pojechać koleją, lecz koleje nie tanieją. Żółwiowi szkoda pieniędzy. Pójdę pieszo, będę prędzej. Weź daj jeszcze raz, bo nie zdążyłem przecież.